Dzień dobry, witamy serdecznie na konferencji prasowej prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Oddaję głos, proszę, panie premierze. Szanowni państwo, jestem dzisiaj w gospodarstwie państwa Jurasiów, pani Teresy i pana Kazimierza Jurasiów we wsi Złotej. Sądzę, że warto do tej nazwy nawiązać. To jest takie zwykłe polskie gospodarstwo, 14-hektarowe. Takich gospodarstw jest w Polsce najwięcej. Na zwykłej polskiej wsi, chociaż miejsce jest szczególne, bo tu było kiedyś księstwo łowickie i tutaj ta tradycja dobrej pracy, takiej wielopokoleniowej dobrej pracy na wsi jest bardzo, bardzo mocna. To jest tego rodzaju gospodarstwo, które mimo niezbyt wielkiego obszaru potrafi dać sobie radę. Można powiedzieć, że to określenie złota odnosi się do tego gospodarstwa, do takich gospodarstw, bo ta polska wieś, ta tradycyjna polska wieś, to jest polskie złoto. To jest jeden z bardzo ważnych elementów naszego życia, ale także naszego rozwoju, naszej przyszłości. Tylko jeśli tak mówimy, a sądzę, że to jest jedyna prawda, o której można w tych sprawach mówić na poważnie, to musimy zauważać także różnego rodzaju niebezpieczeństwa. Otóż te niebezpieczeństwa rzeczywiście są i wynikają przynajmniej trzech takich ważnych przesłanek. Pierwsza przesłanka to jest sprawa dopłat. Szanowni państwo, w Polsce dopłaty są znacznie niższe niż w innych państwach i przez jeszcze bardzo krótki czas musimy się na to zgadzać. No bo taki był traktat akcesyjny, nie wszyscy się na to zgadzali, były takie wsie i ta była wśród nich, która się na to nie zgodziła w czasie referendum, no ale jesteśmy w Unii Europejskiej i już bardzo niedługo czas obowiązywania tego traktatu się kończy. I wtedy każdy odpowiedzialny, dobry polski rząd musi sobie jasno powiedzieć, dopłaty w Polsce i na przykład w Niemczech, to są kraje o podobnej powierzchni upraw rolnych, powinny być takie same. Co to oznacza? To oznacza, proszę państwa, że to gospodarstwo, które otrzymuje z dopłat 10 tysięcy miesięcznie, dostawałoby... Rocznie. Jestem przyzwyczajony do mówienia miesięcznie, bo to tak jest w mieście. Otóż, proszę państwa, 10 tysięcy rocznie dostawałoby 18,5 tysiąca. To jest 8,5 tysiąca różnicy i to dla takiego gospodarstwa naprawdę jest bardzo, bardzo dużo. A ponieważ można przypuścić, że te tereny należą do tych 64%, które są zakwalifikowane przez Unię Europejską jako trudne, to gdyby zrealizować postulat, o którym już mówiłem, przed kamerami, to znaczy, żeby pewna część środków z drugiego filaru została dołączona do pierwszego filaru i była wypłacana razem z dopłatami do hektara, to mielibyśmy wtedy sytuację jeszcze znacznie lepszą. Tych pieniędzy dla tego gospodarstwa byłoby więcej, wyraźnie więcej. I powtarzam, nasz rząd będzie twardo zabiegał o to, żeby tak się stało. I to jest nasze prawo. To jest także, jeśli nie da rady inaczej, sprawa procesu przed ETS-em. Bo układ o powołaniu Unii Europejskiej mówi wyraźnie, nie wolno różnicować dopłat wedle państw. Różnice mogą wynikać tylko z warunków gospodarowania. A na terenach Polski, na bardzo znacznej części terenów Polski, warunki gospodarowania z różnych względów, ze względów na gleby, na drobnotowarowość gospodarstw rolnych, są nie najlepsze. I w związku z tym te dopłaty naprawdę powinny być solidne. To jest nasze zadanie, to jest nasze zobowiązanie. Chcę za chwilę podpisać to zobowiązanie i to jest ta pierwsza sprawa. Jest sprawa druga, to jest zmodyfikowana genetycznie żywność. Szanowni państwo, to nie jest tylko zagrożenie biologiczne. To jest coś znacznie poważniejszego. Jeżeli ta żywność wejdzie, jak to mówi
dzisiejszy wicepremier i szef PSL-u drobnymi kroczkami, warto by w ogóle tą całą sprawę, którą WikiLeaks pokazał, sprawdzić, zbadać, to wtedy my będziemy mieli taką sytuację, w której polskie rolnictwo zacznie być rolnictwem latyfundialnym dla mniejszych gospodarstw, ale nie tylko takich jak te, nawet takich po kilkadziesiąt hektarów, nawet takich po 100. Po prostu nie będzie miejsca, bo wtedy uprawia się ziemię tysiącami hektarów. Powtarzam, nastąpi latyfundizacja polskiej wsi, czyli zniszczenie tej starej, będącej fundamentem polskiego społeczeństwa, nie tylko na wsi, ale w istocie pośrednio także w mieście, struktury społecznej. To jest naprawdę niebezpieczeństwo bardzo, bardzo poważne. GMO musi być w Polsce po prostu zakazane. Ja przyrzekam państwu, przyrzekam polskiej wsi, że będzie zakazane. Jest, proszę państwa, sprawa trzecia, bardzo bolesna i odnosząca się do sprawności polskiego państwa, o której nasza partia tak często mówi. To jest oszukiwanie, okradanie rolników. My tutaj mamy między nami państwa, którzy zostali okradzeni, którym nie zapłacono za produkcję. To jest proceder dzisiaj w Polsce szeroko stosowany i państwo, które powinno mu zapobiegać, i to można powiedzieć twardą ręką, to jest podstawowa funkcja państwa. Egzekwowanie długów, egzekwowanie należności, to jest podstawowa funkcja państwa. Wokół tego w ogóle to zjawisko społeczne, jakim było państwo, się rodziło. Otóż ta funkcja jest w tej chwili niewykonywana. Niewykonywana szczególnie właśnie wobec wsi. I to musi się zmienić. To jest kwestia i niedziałania, nie tyle działania, co niedziałania prokuratury, bo tutaj mamy do czynienia z wyłudzeniami. To już nie jest tylko delikt cywilnoprawny, ale także delikt karny, czyli przestępstwo karne. I tutaj prokuratura mogłaby szybko w to wejść, mogłaby zabezpieczyć należności, mogłaby podjąć różnego rodzaju działania. Nie robi tego. I oczywiście w istocie sparaliżowany jest system egzekucji cywilnoprawnej. Krótko mówiąc, mamy tutaj do czynienia z taką sytuacją, w której polskiego rolnika, zresztą często także innego drobnego i średniego przedsiębiorcę, można po prostu okradać, bezczelnie okradać. W ten sposób zniszczono w Polsce różne działy produkcji, na przykład polskie cegielnie w niemałej mierze zostały w ten sposób zniszczone. My się na to nie godzimy. Musi być po pierwsze fundusz gwarancyjny, który pozwoli na szybkie wypłacanie takich sum i ten fundusz metodami już państwowymi, a państwo, Skarb Państwa ma tu różne przywileje, jeżeli chodzi o egzekwowanie długów, będzie to egzekwował i oczywiście do tego musi wrócić prokuratura tam, gdzie być powinna, czyli do rządu, i prokuratura też powinna z tym twardo walczyć. To jest absolutnie konieczne, żeby polska wieś była przed tym fatalnym, kryminalnym i bardzo niszczącym zjawiskiem zabezpieczona. I to jest nasze trzecie, proszę państwa, zobowiązanie. Nie pozwolimy na okradanie polskiej wsi. Nie pozwolimy na to, żeby polscy rolnicy mieli poczucie, że nie mają swojego państwa. Że nie mają swojego państwa, bo to poczucie się w ten sposób rodzi. W końcu to państwo od czegoś jest. Państwo jest dla obywateli. Ale chcę powiedzieć jeszcze o jednej sprawie, a właściwie nawet jeszcze o dwóch. Pierwsza z nich dotyczy także kwestii gospodarczej. Mianowicie straszy się dzisiaj rolników, szczególnie tych, którzy uprawiają owoce, mają sady owocowe, że nie będzie eksportu do Rosji, jak my dojdziemy do władzy. Szanowni państwo, ja przypomnę te wydarzenia, które miały miejsce w 2006 i 2007 roku, kiedy to doszło do ostrego sporu o eksport mięsa. Otóż ja zapewniam państwa, że to mięso przez cały czas tam, gdzie trzeba, szło. Spór miał charakter w istocie polityczny. Był sporem o status Polski. I trzeba przyznać, że nasi partnerzy, a szczególnie pan Barroso, znakomicie to rozumią. I proszę się nie obawiać. Tego rodzaju zabiegi, jak te różnego rodzaju działania pod pretekstem, że to jakaś bakteria, to tam coś innego się nie podoba, to są działania wobec tych, którzy sobie na to pozwalają. Wobec tych, którzy sobie na to nie pozwalają, takich działań się nie podejmuje.
takie działania rzeczywiście grożą, ale przy tym rządzie, który pozwala sobą po prostu pomiatać. My sobą pomiatać nie pozwolimy, bądźcie Państwo tego pewni. A to oznacza także gwarancję dla rolników. I wreszcie z innej dziedziny. My mamy dzisiaj Dzień Zwierząt. Ja patrzyłem na te świnie prosiaki, dorosłe świnie lochy. One tutaj żyją w takich warunkach, które można zgodnie z regułami Unii Europejskiej uznać za dobrostan. Natomiast w tych różnych zewnętrznych firmach, które w Polsce dzierżawią ziemię i prowadzą tam różnego rodzaju działalność, niestety jest zupełnie inaczej. A więc i także z tego punktu widzenia polska wieś, polska tradycyjna wieś jest po prostu lepsza, bardziej ludzka, bardziej przestrzegająca tych reguł, które są dzisiaj zapisane w prawie, ale które także mają tą wyższą sankcję. To także jej wyższość. O tym też trzeba pamiętać. Dziękuję bardzo. Teraz nastąpi podpisanie zobowiązań Prawa i Sprawiedliwości wobec polskiej wsi. Bardzo proszę. Proszę Państwa, to jest mój podpis pod tymi zobowiązaniami i zapewniam Państwa, że jeżeli wygramy te wybory i zostanę premierem i będziemy mieli rząd, to będziemy te zobowiązania wykorzystywać. Tak jak zresztą będziemy prowadzili, to jeszcze też dodam, aktywną politykę ochrony cen różnych... Odczytać, proszę bardzo. A więc zobowiązania Prawa i Sprawiedliwości wobec polskiej wsi. Zrobimy wszystko, co możliwe dla wyrównania dopłat bezpośrednich. Zapewnimy Polskę wolną od upraw GMO. Zapewnimy ochronę rolników przed oszustwami i nadużyciami. To jest to wszystko, o czym już wspomniał pan prezes premier Jarosław Kaczyński w swoim wystąpieniu. Ale jeszcze dodam, proszę Państwa, że będziemy robić to, co robiliśmy w latach 2006-2007. Znajdziemy sposoby, żeby bronić cen tych produktów, które gwałtownie spadają. Bo tutaj ciągle powiewa biała flaga, ciągle mówi się nic nie można, Unia zabrania. Każdy, kto zna praktyki w państwach unijnych, wie, że wszystkie one takich zabiegów dokonują. I że to można zrobić, tylko trzeba mieć głowę na karku i chcieć. A tu ani chcą, ani głów nie mają. Dziękuję bardzo. Pytania, tak, są dziennikarze, którzy są zainteresowani. Może w pierwszej kolejności pytania dotyczące tematu konferencji. Czy są takie? A więc są dziennikarze zainteresowani. Innymi pytaniami proszę, inne pytanie. Po jednym pytaniu na redakcję. To inne pytanie, proszę. TVN. Dzień dobry, Jakub Sobieniowski, Fakty TVN. Panie prezesie, czy Angela Merkel jest politykiem, który jest tak nieprzyjazny Polsce, że zasługuje na to, by mówić coś o niej wiem, ale nie powiem, zwłaszcza biorąc pod uwagę, jak pomagała Polsce przy konstruowaniu poprzedniego budżetu, a przed nami konstruowanie następnego budżetu. I czy na tej zasadzie wiem, ale nie powiem, przepraszam bardzo, czy na tej zasadzie wiem, ale nie powiem, nie traktuje pan sprawy składu ewentualnego swojego rządu? Kiedy nazwiska i czy możemy dzisiaj prosić o jakieś nazwiska, panie prezesie? Panie redaktorze, ja jestem zmuszony pana zapytać, oto z jakiej pan jest redakcji, polskiej czy niemieckiej? Fakty TVN, przedstawiałem się. Ja już panu odpowiedziałem, dziękuję bardzo. A jeżeli chodzi o rząd, będziemy mieli wydarzenia. Państwo będą mogli przynajmniej po części swoją ciekawość zaspokoić. Ale naprawdę zdumiewają mnie te pytania i zdumiewa mnie ta dbałość, która jest całkowicie asymetryczna. Ja zapewniam pana, że gdyby pani Merkel zechciała w jakiejś swojej książce coś napisać o mnie, to niemieccy dziennikarze by o to nie pytali. Więc dobrze być polskim dziennikarzem. Polskim dziennikarzem, panie Merkel. Bardzo proszę, kolejne pytanie. Nie zdradzi, panie prezesie, nie zdradzi pan, o co chodzi z Angelą Merkel? Jeszcze raz powtarzam, że mówiłem o tym wczoraj panu redaktorowi Lisowi i to wystarczy.
Dziękuję. Proszę kolejne pytanie. Dzień dobry, Wojciech Kubik, Radio Z. Po pierwsze, panie prezesie, czy obawia się pan tego, że prezydent może nie powierzyć panu misji tworzenia rządu? Powtarzał to dzisiaj Tomasz Nałęcz w naszym radiu, mówiąc o tym, że musi być większość, musi być... Panie redaktorze, no jeżeli będziemy mieli większość, to prezydent też może nie powierzyć takiej misji, bo nie ma takiego prawnego obowiązku. No tylko wtedy w drugim kroku z całą pewnością rząd zostaje powołany. A jeżeli nie będziemy mieli większości, tylko po prostu wygramy i będziemy mieli szansę na skonstruowanie jakiejś grupy, która by tą większość stworzy, no to pewnie pan prezydent Komorowski, mimo że często powołuje się na swoją neutralność polityczną jako prezydenta wszystkich Polaków, nam pomagać nie będzie. No nic zaskakującego, całkowicie się tym nie przejmuję. Jeszcze drugie pytanie, bo mówi pan też o zwierzętach, to tak w tej konwencji. W naszym sondażu do naszego radia pytaliśmy o to, z jakimi cechami, jakich zwierząt utożsamiani są politycy. W pana przypadku to kameleon i hiena. Pytanie, czy czuje się pan politycznym kameleonem i hieną? I ewentualnie Donald Tusk jako lis. Pytanie, czy to dobry wybór? Panie redaktorze, no niech pan mnie zwolni od odpowiedzi na tego rodzaju pytania, bo wie pan, one łagodnie mówiąc nie są grzeczne. Tak to nazwijcie. Proszę, TVN24. Dzień dobry, Katarzyna Wyśkowska, TVN24. Witam panie prezesie. Mam dwa pytania. Pierwsze pytanie o dokumenty przekazane przez Annę Fotygę Sławomirowi Nowakowi. Wygląda na to, że te dokumenty zwane donosem są tak naprawdę lobbingiem na rzecz męża pani Fotygi. Chciałbym poprosić pana o komentarz i również o to, że pani Fotyga mówi, że projektowanie Stadionu Narodowego zostało powierzone Niemcom, ale przecież projektują i budują Polacy. Wobec tego chciałabym pana poprosić o pana opinię w tej sprawie. I mam jeszcze jedno pytanie. Doceniamy pana zdolności słowotwórcze. Wczoraj na przykład pojawił się kolejny neologizm Tusko-Palikot. Chciałam się zapytać, czy taki celny cios neologizmem to jest nowy pomysł na kampanię i skąd inspiracja? Jeżeli chodzi o sprawę pani Fotygi, a dokładnie chyba jakiegoś nieporozumienia związanego z tym przekazanym elektronicznym dokumentem, to z całą pewnością nie jest to żaden lobbying na rzecz imperza. To tyle mogę powiedzieć z pewnością, natomiast szczegółów nie znam. Wiem, że ona wydała albo wyda jakieś oświadczenie, że są jakieś oświadczenia partii. Nie ukrywam, że bliżej się tym drobnym incydentem nie zajmowałem i bardzo bym prosił, żeby jednak traktować to w tych wymiarach, które tutaj wchodzą w grę. To jest drobny incydent. Natomiast jeżeli chodzi o neologizmy, to wie pani, to każdy, kto się jako tako sprawnie posługuje polszczyzną, no, jest w stanie tego rodzaju neologizmy tworzyć. No, nic nadzwyczajnego w tym nie ma. To nie jest żadna nowa metoda, tylko po prostu stwierdzenie, że ci dwaj panowie są ze sobą ściśle związani i że głos na Platformę Obywatelską jest głosem za tym, żeby Polska znalazła się w sytuacji sojuszu PO i formacja Palikota, a naprawdę no, niczego gorszego już Polsce nie można życzyć. To jeszcze dopytam tylko a propos pani Fotygi, czy nie prościej byłoby zdaniem pana po prostu podpisać ten dokument przekazywany imieniem i nazwiskiem męża, niż podpisywać XXX, bo to o to właściwie chodzi. Ale wie pani, ja w ogóle nie wiem, o co chodzi. No uczciwie pani powiem, że nie wiem. No przepraszam bardzo, ale nie bardzo rozumiem, w czym tutaj jest rzecz, także muszę sobie to jeszcze wyjaśnić. Nie sądziłem, że państwo mnie będą o to pytali. To jest po prostu jakieś drobne nieporozumienie, bo przecież zapewniam panią, że pani Fotyga nie ma zamiaru lobbować na rzecz swojego męża. No to jest zupełnie pewne. Widocznie się pomyliła, dając jakieś elektroniczne dokumenty. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę, ostatnie pytanie. Telewizja Polsat, Marcin Musiewicz. Panie prezesie, ja też mam dwa pytania. Chciałbym poprosić o ocenę. Który z ministrów rządu Tuska jest pana zdaniem najlepszy i najgorszy? I jakie sukcesy ma rząd Tuska, jeśli w ogóle jakieś ma? A drugie dotyczy prowadzenia kampanii wyborczej w sądach. Mam na myśli pozew, który Platforma dziś ma złożyć przeciwko panu, pańskiej wypowiedzi dotyczącej osób niepełnosprawnych. No co do sądów, to już mówiliśmy, że to nie jest miejsce na prowadzenie kampanii wyborczej. Nie damy się na to nabrać. Natomiast jeżeli chodzi o kwalifikacje ministrów rządu Tuska i samego rządu, to naprawdę sprawa jest niełatwa, bo jeżeli chodzi o tego najgorszego, to jest bardzo silna konkurencja. Ja nie potrafię wybrać. A jeżeli chodzi o osiągnięcia, to naprawdę no,
Wysilam w tej chwili swój umysł, ale nie potrafię ich znaleźć. Przykro mi bardzo. A czy któryś z ministrów jest jakoś pozytywnie oceniany przez pana prezesa? Znaczy, nie chcę nikomu robić krzywdy. Ostatnie pytanie. Panie prezesie, jeszcze jedno pytanie, Telewizja Polska, Łukasz Gos. Trochę temat konferencyjny, czyli wieś. Czy PiS rozważa koalicję z PSL-em? Są takie głosy, że są jakieś zakulisowe rozmowy w tej sprawie. A jeśli tak, czy nie, to w ogóle z kim PiS mógłby wejść w koalicję po wyborach? A z kim? Proszę Państwa, no jestem o tym pytany, o to pytany ciągle. Nie ma żadnych rozmów z PSL-em, żeby było jasne. To tylko pan Napieralski coś o tym wie. Nawet chętnie bym go zapytał, skąd. Jak ja nie wiem, to skąd on wie. Natomiast jeżeli chodzi o sprawę koalicji, czy też jakiejś formacji sejmowej, która by pozwoliła na realizację naszego programu, to my jesteśmy otwarci, oczywiście no, z wyłączeniami dotyczącymi, no co tu dużo mówić, w większości obecnie istnieje, znaczy obecnie funkcjonujących w parlamencie partii, a także tych, czy tej dokładnie, która tam się może odpukać, znaleźć. Ale sprawa ma charakter programowy. My jesteśmy jedyną formacją, która ma program dla Polski, która przez przeszło 20 lat mówiła, że ten system, który dzisiaj w skali światowej bankrutuje i który wywołuje już w tej chwili na przykład w Stanach Zjednoczonych ostre reakcje społeczne, czyli neoliberalizm, jest systemem złym, niesprawiedliwym, nieefektywnym, pozwalającym niewielkim grupom się bez żadnego powodu ogromnie bogacić, a resztę stawiającym w sytuacji takich, powiedzmy sobie, ludzi, których ogłusza się często dość tandetną konsumpcją. I to bardzo często, nie mówię to o Polsce, ale o świecie, zapożyczone pieniądze. To jest po prostu zły system. Jego zwolennicy dzisiaj Polską rządzą. My jesteśmy przeciwnikami i kwestia polega na tym, żeby znaleźć sojuszników, którzy by razem wyciągnęli z tego wszystkiego wnioski i w oparciu o istniejący program, który odpowiada na mnóstwo różnych pytań, chociaż oczywiście na pewno tych pytań jest jeszcze więcej, co zrobić w różnych dziedzinach, no zrealizowali ten plan przemiany polskiego społeczeństwa. Sądzę, że zmieniać się będzie w tej chwili Europa, zmieniać się będzie świat. Mam na to nadzieję, bo powtarzam, ten system, który prowadzi do tego, że ludzie, którzy prowadzą miliony do ruiny, nie tylko nie są za to karani, ale jeszcze są nagradzani, no naprawdę długo utrzymać się nie może. Czyli PSL jest z wami programowo zbieżny w tej sprawie, czy rozbieżny? Są politycy PSL-u, którzy w tej sprawie nie tylko dzisiaj, ale już przed laty mówili rzeczy do nas bardzo podobne, z tym, że niektórzy z nich są dzisiaj w naszych szeregach. No ale może są jeszcze i tacy, którzy pozostali w PSL-u i byliby gotowi z nami współpracować. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.